Witam Was serdecznie, jestem z Grzana. Dojechałam do Cieszyna i właśnie rozładowuję się w pokoju. Dzisiaj do 18 raczej nie robimy nic ważnego, się rejestrujemy. Tu moja waliza. Mojej koleżanki z pokoju jeszcze nie ma, więc pod jej nieobecność zrobię szybki tour. Na wstępie mamy szafę. Jest trochę półek na rzeczy. Wieszaki. Po lewej mamy spore lustro, mamy biurko. Tam są łóżka. Uwaga, toaleta, w której, nie wiem, z jakiejś przyczyny nie działa światło. Mamy bardzo czysty prysznic, zlew, toaleta, są ręczniki. Bardzo fajnie, czysto. Czy to jest nawieszanie ubrań? Ekstra. No i potem w pokoju dwa pojedyncze łóżka. Ja chyba zajmę to, bo dużo chodzę. No i najlepsza jest klimatyzacja. Odpalam. Rozpracowałam już, jak działa światło. Uwaga. Światło jest na kartę. Genialne rozwiązanie. Genialne. Klima działa bez zarzutów. Na szybko pokażę, co ze sobą wzięłam. Mam ze sobą matę do ćwiczeń, bo prosili o to. Mam laptopa i troszkę ciuchów, dużo kamer i aparatów. Nie brałam ze sobą walizki na treningi, więc niestety będę musiała nieść rolki w łapach, bo mam ze sobą tylko mały plecak. Są 32 stopnie, a ja wziąłam bluzę. Wróciłam właśnie do pokoju, mieliśmy kolację, poznałam sporo osób, z którymi gadałam przez neta. Zawsze to jest najfajniejsze, kiedy poznaje się kogoś, z kim się gadało przez internet tylko, a teraz można spotkać te osoby w realu. Zawsze się zastanawiam, co kto o mnie myśli, czy jest taka sama, czy nie. Dziś usłyszałam, że jestem malutka, ale to w sumie często słyszę od osób, które nie widziały mnie nigdy bez rolek, bo rolki dodają sporo centymetrów. Jestem zmęczona jak diabli, jest dopiero 21, a ja już chcę iść spać. Niestety jeszcze muszę upracować trochę na komputerze, więc zrobię to. I do zobaczenia. Jutro zaczynamy o 7:15. To znaczy jestem pełnoletnia, więc nie muszę niby iść na poranny rozruch, ale postaram się to zrobić. Więc... Let's begin now. You know, today I just woke up and I said... Jak tam? Świetnie, idealnie. Nie mogę złapać oddechu. Waiting around through ups and downs, waiting on something to happen. I just said we're gonna have a good day, and all my homies gonna ride today. That's right. And all these mommies look fly today, and all we wanna do is get by today. Hey, we're gonna have a good day, and ain't nobody gotta cry today, 'cause ain't nobody gonna die today. You can save that trouble for another day. Hey. Kończyliśmy przed chwilą pierwsze zajęcie na rolkach. Teraz jest godzina free skatingu i osoby, które mają prywatne zajęcia z instruktorami, właśnie to robią. Ja nadrabiam sobie trochę pracy. To było ładne. To było nieładne. Grupa A ma właśnie zajęcia na rolkach. Bardzo fajnie im idzie. I zaraz idziemy wszyscy na obiad. Ja już dzisiaj kończę pracę na wieczór, bo będę robić pewnego rodzaju zajęcia. Wykład? Nie, wykład brzmi źle. Dziękujemy bardzo! Woo! Jak tam wszyscy? Druga grupa ma właśnie zajęcia z rolek, wrotek. Czy to są buty? Widziałaś? Co? Zrobiłam? Nie. Gdzie to jest wywieszone? Na tablicy ogłoszeń. Co? Boże. Zaczynam się denerwować. Dzisiaj będę miała zajęcia. Będę prowadziła warsztat w stylu jak zostać youtuberem. się zdenerwowałam. Mówić przed kimś to jest totalnie inaczej niż nagrywać, bo wtedy jak nagrywam mogę sobie poucinać sceny, jak powiem jakąś głupotę. Tutaj nie mogłam, ale wiecie co? Tak szczerze mówię, że bez was bym nie dała rady. Osoby, które tam siedziały i mnie wspierały, to coś po prostu pięknego. Aż nie wiem co powiedzieć. To była taka adrenalina, niby głupota, ale jednak gapi się na ciebie tyle osób i zaczyna się stresować. I też dużo osób zna mnie przez komputer, przez monitor i zawsze się zastanawiam, jak mnie odbieracie w realu. Ale to było super cudowne i miłe, więc dziękuję wam za wsparcie. Tak jak was uczyłam, trik z ręką, dobranoc.